Witajcie, tutaj RNRT, oto przed wami nowa seria. Zagramy sobie w Terrarium, jak widzicie. No myślę, że doskonale znacie tą grę. Jak spojrzeć na moją listę polecanych kanałów, to większość osób z niej nagrywała lub nagrywa. Więc nie będę musiał chyba jakichś specjalnych wstępów robić. Tylko zaznaczę, że ja osobiście nigdy Terrarii nie ukończyłem. Mam z niej największy staż na Steamie. Ale nigdy jej nie ukończyłem. Ale cóż, bez jakiegoś zanudzania wejdźmy do... Zaczynajmy grać. Oczywiście podstawowa rzecz w tego typu grach, czynić drzewa. Oj, odsuń się. To jest generalnie taki w sumie przewodni motyw w wielu grach tego typu, że pierwsza rzecz, którą się robi, to się ścina drzewo. W Don't Starve jest co prawda ta różnica, że trzeba najpierw pozbierać sticky i flinta, żeby sobie skraftować w ogóle siekierkę, ale tak poza tym to w sumie generalnie również i w Don't Starve tak jest. I chyba nikomu nie muszę mówić, jak to wygląda w Minecrafcie, tak? Nie będę teraz ścinał tego wszystkiego, wiadomo, ale potrzebuję nieco drewna, wiadomo, żeby móc później to wszystko kraftować, bo tego drewna nam będzie nam trochę potrzeba. No i jeszcze tak może z dwa drzewa, myślę, i wystarczy na razie. I myślę, że sobie troszkę pochodzimy, trzeba rozkminić, gdzie co jest na tym świecie. Więc kto wie, co nam się uda dzisiaj znaleźć. O, dobra, no 126 powinno wystarczyć nam do szczęścia, więc może uda nam się tutaj przejść. Czest na powitanie. Zobaczmy, co w nim mamy. W sumie jak na pierwszy chest, to jest całkiem dobry chest nawet. No. Zekwipuję sobie już w ogóle. Dam sobie torcze tutaj. O. Mamy tu coś jeszcze. Nie, a będzie trzeba się wspiąć. W sumie mamy liny, to skorzystam z liny, czemu nie. Dobra. A, chwytaj się. Okej, wyskoczymy, dobra. Jak na razie mamy taki bardzo prosty teren. O, tu mamy kolejne jakieś małą jaskinię. Teraz się nie będę zapuszczał. O, ale super, mamy tutaj trochę złóż, to bardzo blisko, to będziemy mogli powykopywać później. Tu też jest jakaś mała próbka, ale no to wiadomo, że to jest, nie jest wiele. W sumie powinienem sobie miecz skraftować jakiś, bo troszkę może by mi być ciężko tym shortswordem tak wszystkich poukować. A zrobię sobie workbench. Zobaczmy. Ale nie chcę mi się przewijać. No, w sumie... Speed nie jest zły. Speed się może przydać. Okej. Tu znajdziemy coś ciekawego. Gdzie tu przejście? Będzie przejście. To super. Nie ma tu chesta? Jest chest. Po ciemku to łatwo przegapić. W sumie spoko, fajnie, bumerang. Nie zaszkodzi się wyposażyć w jakieś różnego rodzaju bronie. Co by tu mamy? No, troszkę nasionek, Death Weeda. Zekwipuję sobie tutaj, się przyda. Wystarczy jeszcze, nie? Okej. O, fioletowy slime. Nie wiem, dlaczego miałem powiedzieć pomarańczowy. Nie wnikajmy. O, pustynia widzę, okej. Ile sobie przeszliśmy? No, w sumie jeszcze trochę mamy terenu, dobra.
Tutaj widzę też żyły. A chodźmy w sumie. Czemu nie? Może być troszkę... Zobaczymy tylko, czy się nie okaże to trochę zgubne dla mnie. Tak. Jestem taki sceptyczny nieco. Szczerze. Może jak się z nimi rozprawię, to miałem dać radę przejść, ale... Okej, dobra. Powinniśmy móc się teraz przetransportować w miarę sprawnie, chociaż ten szanowny kumpel tam może troszkę nam życie utrudnić pod tym względem. 30 wystarczy, a nie? Nie, pewnie nie wystarczy, ale... Whatever. Zawsze można dokraftować. O, nie, nie, no nie wierzę, serio? Nie wierzę, że... I on już tak w sumie od samego kraju, jak się tylko pojawił, już na mnie rage'ował. Jeszcze ja był prawie nie zajm... Ja mu prawie HP nie zabieram jeszcze. Chyba się wycofię. Chyba pójdę nawet w drugą stronę. No, słuchaj. Bye bye. Lepiej będę spędził troszkę, bo muszę szybko uciekać. No. Kurczę, czy on się coraz bardziej rozpędza, czy mi się wydaje? To jest trochę martwiące w sumie. Niespecjalnie jestem w stanie mu uciec. Fajnie. A jolo, co tam? Przynajmniej nie będziemy marnować czasu na powrót, gdy możemy... Gdyż wasz czas, jak i mój, jest cenny. O, fajnie, cześć. Super, noże do rzucania. Przydadzą się połszyny na uzdrowienie. Okej. Lin w ogóle nam się sporo już nazbierało. Okej, siup. Tu pewnie też w sumie nie zaszkodzi podpiąć się. O, siup. Zobaczmy, co nas czeka z tej strony, tutaj w najbliższym otoczeniu. W sumie jeszcze nie spotkaliśmy sporej ilości biomów, jak możecie domyślić. Słowa gubią. Nie wiem czemu. Śnieg. To w sumie oznaczałoby, że z drugiej strony mamy dżunglę. Dobrze wiedzieć. I zarazem oznaczałoby, że z tej strony mamy dungeon. Gdyż o ile wiem, Terraria działa w ten sposób. Przekonamy się, czy mam rację. Chociaż raczej do dungeona teraz nie dojdziemy. O, liny strasznie są przydatne, kurczę. Ledwo. Ale close enough wystarczy. Czyżby zarazem były opady i biom śniegowy? Akurat synchronicznie się zaczęły. O, cześć pingwiny. Tak, ewidentnie. Typowe opady. Nie wierzę, że on mnie uderzył, naprawdę. No, uderz, żeby no... Celować nie umiem. Ale pewnie, ale z czasem się to zmieni. Znaczy, jak można... zapewne. No, dobra. Tam będzie jakiś cześcik zaraz na początku. Nie, chyba nie widzę, ale można w sobie zluknąć.
Dobra. Dalej się teraz nie będę zapuszczał, ale widzę, że tam jest jakieś źródło światła. Okej. Może tam jest tam coś? Wiadomo, że będzie trzeba później jeszcze generalnie przez to wszystko i tak przejść nie raz i nie dwa i pozbierać czy to surowce, czy też różnego rodzaju inne znajdźki, ale na razie się skupimy na odkrywaniu tutaj terenu. No cóż, tam mamy Corruption, no tam też się zapuszczać nie będziemy, raczej, tak myślę. Wydaje mi się to raczej nie najlepszym pomysłem, żeby tam się zapuszczać. No to myślę, że wrócimy i sobie troszkę zaczniemy może odwiedzać najbliższe jaskinie, żeby zobaczyć, co w nich ciekawego znajdziemy. A, to ta jaskinia, dobra. No to już tu chodźmy. Zrobiłem małą gafę. Gafa była związana z moim programem do nagrywania. Łej? Moje materiały wybuchowe. W każdym razie moja gafa polega na tym, że... chciałem ustawić sobie zakładkę, żeby wiedzieć... żeby mieć później oznaczony ten moment, żebym wiedział, no wiecie, w którym momencie ciąć i tak dalej wszystko później. To sobie użyłem wszystkich podków na buffy, to jest przypadek, bo to akurat w ten skrót się składa również klawisz B. No cóż. Coś zająco jest pod tym względem bardziej tutaj efektywne, bo bumerang ma trochę więcej obrażeń, ale troszkę szybciej można atakować mieczem, szczególnie, że on ma jeszcze buff na szybkość, ale... Nie odwracaj się od zombiaka, panie, no. Złota rybka. Powinien tu tyle poświetlać w sumie. A tu już nic nie było, nie? Nie, dobra, tu nic nie było. No bo skoro pada, jest noc, to równie dobrze możemy się przejść po jaskiniach nieco. Atakuj! Wiecie co, to ma troszkę za mały knockback, żebym mógł tak atakować zombiaki, niestety. Będę musiał albo skraftować, albo jeszcze inny mieczyk, albo na razie się z tym w ogóle wstrzymać. Super, Reinhardt. Nie spodziewałem się, przyznam, takiej znajdźki. W sumie nawet nie wiedziałem, że jest, chociaż w sumie nie, wiedziałem, bo... Bo kojarzyłem, że jest peleryna, przecież też to mam. A, tutaj chodźmy może. Okej. Tryb szybkiego kopania włącz. Kiedy on tu idzie? Oni tu idą, jeszcze lepiej. O, coś tam mamy. A, to jest ołtarzyk, dobra. Dobrze wiedzieć. Tam mamy nieco złóż. To co? Okej, troszkę się zapuścili w głąb.
się jedna muzyczka zmieniła na jaskiniową. W sumie skrót już jest, to wykopię tam nieco tutaj tej miedzi. Okej, tu jest coś, jest jeszcze troszkę, ojej, sporo tego nawet. Miedź się przyda na początek. Od czegoś w końcu trzeba zacząć, jakby nie było. Okej, dobra. Fioletowa trawa. Okej. Ciekawie się zapowiada, przyznam. Serio? Nie wyskoczę w ten sposób? Przez ten jeden blok, który tam mnie blokuje. A, wyskoczyłem. Ale pozbędę się go i tak, żeby mnie nie drażnił później. Okej, dobra. Tu coś znajdziemy ciekawego? Ładnie. Z takim całkiem w sumie. Tylko teraz muszę się tam jeszcze wspiąć. Nice. Dobra, zaczniemy może od wykopania najpierw tego w ogóle. To też jest coś. Dobra, to jest silver. No tak przez chwilę nie byłem pewien, czy to jest też jakaś, czy to też jest żyła, czy po prostu ktoś ten, czy po prostu jakiś zacieniał się kamień odpowiednio. Chyba wyłączył wspomnę. W sumie to powinno być dobre. Nie. Miszy. Aha, fajnie. Już leci nasz sprzymierzeniec ogromny. Przygotować oręż. Udało się bez jakichkolwiek obrażeń. Całkiem. Okej. Szafir jeden, szafir drugi, trzeci, czwarty. Sięgnę tam. A owszem, sięgnę. Tutaj w sumie też coś jest jeszcze. Sobie oświetlę nieco, żeby lepiej widzieć. No, będziemy musieli nieco poprzetapiać, jak tylko skończymy ten odcinek. Co tam w sumie jest? Mother Slime. Ale nic poza tym. Dobra. Tu już się generalnie też dalej nie zapuścimy w sumie. Okej, okay. chociaż w sumie. Z czystej ciekawości. Jest tam coś za tym coś się chowa nad piaskiem? Chyba nie. No, ale widzę tam w rogu wodę. Bo je lata sobie meduza. Znaczy, pływa. To zaraz mi tutaj będą kontekst nazji linczować. Muzyczka się zmieniła, mam się martwić. Okej, mam jeszcze troszkę silvera, nie zaszkodzi. Ja nie mogę. Weź, odwal się. Kurde. No. Ile mam HP? A, jeszcze troszkę. Tutaj powinienem uważać na pułapki.
Pławki bywają bardzo zdradliwe. Jak można byłoby się w sumie domyślić, bez mojego stwierdzenia. Gold. W sumie... jest trochę tych złóż, przyznać musicie. Jedno blok drugiego. Nie, a tego jest nawet tutaj sporo w sumie. Nawet nie było tego widać, że tego tyle jest. Nice. Widzę, że co nieco będziemy w stanie zrobić już powoli, jak wrócimy z kopalni. Okej, ile w sumie tego mamy już? No co, 56. No, sporo tego. Czyż nie? Miszczuniu. Okej, tutaj jeszcze może się zapuścimy nieco. Nice, rubiny. Słyszę nieprzyjemny dźwięk. Co to jest? To tak w sumie szczerze się pytam. Też słyszycie, nie? Takie... Nie umiem stawiać. Dam radę tam postawić? Dam radę. Okej, no to kopiemy. Ja ich zeskoczyłem. O, cóż tu odchodzi? Giant Worm, odwal się proszę. I trochę życie komplikujesz. No, szarżuj jeszcze tak z dwa razy, to na pewno już zginiesz. Okej, dobra. Mission complete. Żebym miał jeszcze drugi element, chyba bodajże budki. To mógłbym się jeszcze zamrozić tam wyżej, żebym nie musiał... no, stawiasz platform więcej. Ale jeszcze nie dysponuję. No więc cóż, myślę, że na pierwszy odcinek to wystarczy, szczególnie, że jak żeśmy zginęli. Przed chwilą przechodziłem, skąd się tam nagle dynamit wziął, przepraszam bardzo. Nie wierzę, że ja to naprawdę... Ja tego nie możliwe, że ja to stawiam. Bo ja nie mam. Nie możliwe, że przypadkiem zdropiłem to, więc... Naprawdę, co się dzieje? Poważnie. What the fuck? No ale cóż, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Nie zapomnijcie wstawić łapki w górę, jeśli tak było. Nie zapomnijcie subskrybować, żebyście wiedzieli, kiedy wyjdą następne filmy. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!